Mateusz, witamy w Olsztynie. Przyjeżdżasz z Poznania, przyjeżdżasz po to, żeby dać impuls, dać jakość Tomilowi i rozwijać się na boiskach pierwszoligowych na razie. Tak, zgadza się. Przyjeżdżam tutaj, żeby prezentować się jak najlepiej i żeby obydwie strony miały korzyść, żebym ja się rozwijał jako zawodnik i żebym też mógł pomóc całej drużynie i całemu klubowi, żeby szedł cały czas do przodu. Powiedz mi kilka zdań o sobie. Gdzie zaczynałeś grać piłkę? Jaka jest twoja pozycja? Jak ci czujesz na boisku? Gdzie się najlepiej czujesz? Jestem defensywnym pomocnikiem. Mogę też zagrać z tyłu na środku obrony. No, swoją przygodę zacząłem w Lechu i tam nieprzerwanie byłem cały czas. Teraz z pół roku byłem też na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Ale cały czas od szóstego roku życia jestem piłkarzem Lecha. Ale jak wypożycza piłkarz do pierwszej ligi, potem wracają, wypływają na szerokie wody, tak jak Moder. Rozumiem, że tym tropem podążasz. Wiadomo, że każdy by chciał zrobić taką karierę, ale ja nie patrzę gdzieś tam do przodu, co będzie za rok, za dwa. Skupiam się tutaj, żeby właśnie teraz przyjść i grać jak najlepiej. Powiedz mi twoje silne strony na boisku. Moje silne strony? Nie chcę mówić. Mam nadzieję, że będę mógł pokazać to wszystkim na boisku.